Marek Marucha jest byłym zawodnikiem i komentatorem sportowym. Pojawia się w autach oraz w autach 3. Jest brudnym zawodnikiem, który często oszukuje, niszcząc innych kierowców. Ściga się o puchar tłoka i niesłusznie wygrał go w 2005 roku. Jest jednym z 36 samochodów wyścigowych, które rywalizują w ostatnim wyścigu sezonu Pucharu Tłoka na Motor Speedway of the South. Podczas wyścigu na ostatnim okrążeniu McQueen, który zignorował sugestie swojej ekipy, ma pęknięte tylne opony, co niestety skutkuje potrójnym remisem. Podczas dogrywki na ostatnim okrążeniu, w desperackiej próbie ukończenia, obraca on Kinga i wysyła go w przerażający flip. McQueen zatrzymał się przed metą, jednak Marek przyspiesza, aby wygrać, ale nikt tego nie zauważa. McQueen odwraca się i pomaga przekroczyć królowi linię mety, aby ukończyć ostatni wyścig. Na pasie zwycięstwa Marek otrzymuje puchar tłoka, ale wszyscy fani buczą i rzucają w niego gruzami. Powraca on w auta 3. Zakończył karierę kierowcy wyścigowego. Przez całą karierę udało mu się wygrać jeden złoty tłok w sezonie 2005. Na sportowej emeryturze Marucha prowadził własne show. Głównym tematem w jego programie było komentowanie i hejtowanie postępów Zygzaka McQueena. Jest szejsterem Kremlinem z 1980 roku. Jego maska jest prawdopodobnie sparodiowaną maską limuzyn lat 80. Jego numer startowy to 86, co jest nawiązaniem do daty założenia Pixara. Przez wiele lat kończył mistrzostwa na drugim miejscu, stąd jego pseudonim zawsze drugi. O jakiej postaci z aut chcecie kolejny odcinek? A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Marek.